Czym jest prawo? Jak każdy dom, który się buduje w sposób prawidłowy i to nam daje pewność, że ten dom się nie zawali, dokładnie tak samo jest z budowaniem pewnego budynku duchowego w naszym życiu. Można zbudować coś, co będzie chwiejne i co się zawali. A można zbudować coś, co nie będzie chwiejne i się nie zawali. Ja swoje życie zbudowałem na pewnej formule Bożych nauczeń i moje życie jest stabilne, silne i wydaje owoc. Ja nie rozumiem przez to, co mówię, że owoc to jest, że ja sobie jakoś tam się na tej ziemi utrzymuję z Bogiem, bo to nie jest owoc. Owoc życia chrześcijańskiego to nie jest utrzymywanie się na ziemi z Bogiem. A owoc życia chrześcijańskiego jest widzialny, jasny i klarowny. I to nie jest recytowanie tekstu pod tytułem miłość, radość, pokój i tak dalej. Tylko owocem życia, realnego życia z Bogiem na ziemi jest zaprezentowanie w całej rozciągłości Chrystusa w praktyce. Zarówno w moim życiu, jak i w życiu ludzi, którzy mnie otaczają. To jest owoc. Owoc. Prawda? To jest owoc. Ja tak robię w swoim życiu. Ja taki sukces mam. Moje życie się polepsza coraz bardziej. Jest coraz bardziej szlachetne. I coraz większy wpływ wywiera na ludzi. I też powstają ludzie, którzy w wyniku tego, co się dzieje w moim życiu, wydają coraz większy owoc. Czyli mam już jakby ogląd pewnego pokolenia duchowego. Dlatego to, o czym mówię, to jest coś, czego realnie doświadczam w życiu. Inaczej sam sobie zbudowałem ten duchowy dom. Więc ja na tym zbudowałem. Co wam teraz przekazuję, to sobie zbudowałem. Ja dzisiaj chcę powiedzieć o dwóch, chcę poruszyć dwa tematy. Pierwszy temat to jest temat sprawiedliwości. A drugi temat to będzie temat Biblii. Temat sprawiedliwości. Zacznijmy od tego. Sprawiedliwość, przyjaciele, to jest... Są takie dwie bardzo krótkie definicje sprawiedliwości. Pierwsza to jest uczciwe, prawe postępowanie. A drugie to jest życie na podstawie prawa. To jest sprawiedliwość. To są takie definicje sprawiedliwości. To jest uczciwe, prawe postępowanie. Zaznaczam, nie postępowanie czasem, uczciwe i prawe. Tylko ciągle, 24 godziny na dobę, przez całe życie od początku do końca. Od kiedy powstaliśmy jako malutki człowieczek w łonach naszych matek, aż do końca, do grobowej deski. To jest definicja sprawiedliwości. I druga jakby strona tej sprawiedliwości to jest życie na podstawie prawa. To jest sprawiedliwość. I nie ma innej definicji sprawiedliwości. Wiecie, można się z tym zgadzać albo nie zgadzać, ale my mówiliśmy wczoraj na temat prawdy. No i prawda to prawda. Prawda to jest prawda. Taka jest prawda. Kiedy jest pierwsza wzmianka o sprawiedliwości w Biblii? Ja chcę wam takie rzeczy pokazywać troszeczkę, bo w pierwszej Mojżeszowej 6.9, pierwsza księga Mojżeszowa 6.9, przeczytam o tym, bo to są takie ciekawe rzeczy. Moja Biblia to gorywa. Pierwsza Mojżeszowa 6.9. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym. Nieskazitelny spośród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Pierwsza wzmianka w Biblii o sprawiedliwości. W
Widzimy tutaj dwie rzeczy. Są jakby wyjaśniające, dlaczego Noe był sprawiedliwy. Jakby opisujące jego sprawiedliwość. Był sprawiedliwy wśród swojego pokolenia. Czyli to było u niego widoczne. Rozumiecie? To było widać. Nie było coś takiego, że Noe był ukryty gdzieś tam, tylko to było widoczne. Tylko jest zadarzony wśród swojego pokolenia. Ten zapis on określa, że on był widzialny w swoim pokoleniu. Zaznaczam, że Noe żył bardzo długo, dużo dłużej niż my. A druga rzecz, jest napisane, chodził z Bogiem. To jest taka ciekawa rzecz. Będziemy wchodzić sobie powoli w taki aspekt głębi tematu sprawiedliwości. Okazuje się, że sprawiedliwość nie polegała tylko na tym, że Noe był człowiekiem uczciwym i sympatycznym, tylko jeszcze było to, że on chodził z Bogiem. To jest ciekawy zapis. Tam okazuje się, że inni nie chodzili z Bogiem. Noe chodził z Bogiem. A więc w sprawiedliwości zawiera się chodzenie z Bogiem. I chodzenie z Bogiem nie oznacza, przyjaciele, tego, że ktoś nazywa się jakoś, tylko że realnie to w jego życiu występuje. W 5 Mojżeszowej 6,25, w 5 Księdze Mojżeszowej 6,25 jest taki zapis. 5 Mojżeszowa 6,25 Księga Powtórzonego Prawa. I będzie nam obiecane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana, Boga naszego, te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. A więc sprawiedliwość jest przestrzeganiem prawa, które nadał Bóg. Kiedy? Na Synaju. A później dołożył do tego chyba, że 630 przypisów. To nie było tylko 10 przykazań, tak? Tylko jeszcze setki przepisów. To było prawo Izraela, prawo Mojżeszowe. I posłuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Sprawiedliwość polegała na tym, że należało przestrzegać tych wszystkich elementów, które powiedział Bóg. Dodatkowo miało być to widzialne. To nie to, że tam siedział ktoś w chałupie i ten, tylko to miało być widzialne. Dodatkowo osoba taka musiała chodzić z Bogiem. To nie tylko, że ona przestrzegała tych przykazań, ale musimy te elementy łączyć, prawda? Tylko ona jeszcze musiała być głęboko połączona z Bogiem. W ich rozumieniu mistyczny, głęboki sposób. Czyli to był człowiek bardzo głęboki, człowiek sprawiedliwy tamtych czasów. Tak? I widzimy w Piśmie Świętym szereg różnych ofiar, które były składane za człowieka, który wychodzi poza system sprawiedliwości. Wiecie, co oznaczało nie być sprawiedliwym? Nie być sprawiedliwym oznaczało, że się zupełnie wychodzi poza system, tak? I należy takiego człowieka, co? Zutylizować. A więc niesprawiedliwy był skazany na śmierć. Znacie Pismo Święte. Wiecie na przykład, że któregoś razu pewien młody człowiek postanowił w sobotę nazbierać chrustu. Prawda? I w wyniku tego, że ktoś go przyłapał na zbieraniu chrustu w sobotę, kazano tego chłopca, młodego człowieka, zatłuc na śmierć kamieniami. Powiem więcej. Wręczono kamienie jego rodzicom. I powiedziano do jego rodziców tak. Wy pierwsi rzucicie w niego tymi kamieniami i go zabijecie, bo nie przestrzegał przykazania, które mówiło, będziesz świętował szabat.
i nie będziesz nic robił. Więc widzimy przykład kary śmierci wykonanej w majestacie Boga. To jest zatrważająca informacja. Cały czas mówimy o sprawiedliwości. Wiecie, dlaczego wam to tak, w taki sposób jasno mówię? Żebyście się bardzo uważnie zastanawiali nad tym w przyszłości, kiedy będziecie rozważać temat sprawiedliwości. Ja bardzo poważnie podchodzę do tematu sprawiedliwości. Zaraz wam powiem dlaczego. Były ofiary. Było 5 głównych ofiar. Była pierwsza ofiara, tak zwana przebłagalna. Zażynało się zwierzę na ofiarę przebłagalną i to była ofiara za grzechy świadome. Następna ofiara to była ofiara pokutna. Zażynało się następnego cielaka za grzechy nieświadome. Musiał być inny cielak. Po trzecie była ofiara pojednania. Zaczynało się następnego cielaka ku pojednaniu się z Bogiem. W ogóle teraz. Takie przepraszam. Była czwarta ofiara, to była ofiara całopalna. Się zaczynało czwartego cielaka. Ku poświęceniu się Bogu. No skoro już oczyściłem się z moich grzechów świadomych, nieświadomych i powiedziałem Ci przepraszam, to teraz jakiś prezent Ci przyniosę. Ci poświęcę czwartego cielaka. Była też ofiara oczyszczenia z powodu tak zwanego duchowego pyłu. Wyglądało to w ten sposób, że jeżeli na przykład leżały jakieś zwłoki na twoim polu, wyszedłeś na pole, zobaczyłeś o zwłoki, sąsiad umarł mi na polu i ty dotknąłeś palcem tego sąsiada, to ty musiałeś cielaka zarżnąć, rozumiesz? Za to, żeś go palcem dotknął. Bo inaczej mogłeś być co? Ukamienowany. Cały czas mówimy o Biblii. O zapisach Biblii. Wyobrażacie sobie, w jakim stanie funkcjonowali finansowo ci ludzie w tamtym czasie? Tylko taką rzecz ci pokażę. Czy ty sobie zdajesz sprawę, że taki gość, taki przeciętny Żyd, był w stanie stracić 5 baranów tygodniowo? Na przykład. Nie mówiąc o dziesięcinach, które miał składać z tych baranów, daninach, jeszcze innych rzeczach. Rozumiecie? Aby wykonać sprawiedliwość. Za każdy akt wyjścia z miejsca sprawiedliwości musiała być przelana jakaś krew. Trzeba było przelewać krew. Trzeba było coś żywego zabić, aby można było wrócić do miejsca sprawiedliwości, czyli prawidłowego stanięcia przed Bogiem. Tak było zawsze. Tak było zawsze. To była sprawiedliwość. Sprawiedliwość kosztowała życie. Sprawiedliwość kosztowała życie. Zawsze jakieś życie kosztowała. I czytamy w pierwszym liście do Koryntian 1:30. Taki zapis. Pierwszy list do Koryntian 1:30 jest napisany tak. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością. Wszystkie te rzeczy, o których mówił Stary Testament, dotyczyły sprawiedliwości. A tutaj mamy krótki zapis. Wyście zaś, mówi święty Paweł, w Chrystusie Jezusie, który jest sprawiedliwością Bożą. To znaczy, że On jest sprawiedliwością Bożą. To znaczy, przyjaciele, że Jezus był sprawiedliwy przed Bogiem. Rozumiecie? Sprawiedliwy. I teraz posłuchajcie. Przyglądamy się życiu Noego. Jest opisane, że on był sprawiedliwy przed Bogiem.
I musicie wiedzieć, że dotyczyło to tylko niewielkiego fragmentu funkcjonowania Noego. Wtedy, kiedy to było opisywane. Bo później, jak czytasz na przykład o życiu Noego, to już nie ma takich zapisów. Rozumiecie? Bo Noe wcale nie był taki cudowny. To nam takie bajki opowiada, to był taki cudowny facet. On nie był taki cudowny wcale. Ale wtedy on prezentował najwyższy standard sprawiedliwości. Widzimy potem, że przez szereg lat, przez setki lat sprawiedliwość jest osiągana poprzez przelew krwi. Że nie ma już następnego, nawet podobnego do Noego na jakimś odcinku życia, tylko trzeba teraz ustawicznie przelewać krew. I krótki zapis w Nowym Testamencie. Ale dla was, kto to są wy? Kim są ci wy? To są ludzie, którzy narodzili się z Bożego Ducha. Co oni zrobili, ci ludzie? Zamiast usiłować, starać się, zgadza się, być skupionym na przestrzeganiu różnorakich przepisów, tak? Co oni zrobili? Uwierzyli w najsprawiedliwszą istotę na tej ziemi, poprzez co stali się uczestnikami Jego sprawiedliwości. Chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię, że kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, stałeś się doskonałą sprawiedliwością Bożą. Nie ma w tobie nic, co musiałoby zapracować, co musiałoby wysilić się, co musiałoby w jakikolwiek sposób złożyć ofiarę z życia, aby spodobać się Bogu. Ponieważ Jezus to zrobił zamiast nas. On stał się sprawiedliwością Bożą. Dlaczego ja o tym do was mówię? Ta rzecz jest teoretycznie znana wszystkim chrześcijanom. Natomiast w praktyce ja wiem, że ta rzecz, tak, jest tak zaburzona w życiu Kościoła, że się w głowie nie mieści. Ludzie w Kościele wychodzą do Boga z własną sprawiedliwością. Ludzie w Kościele zasługują, usiłują, starają się. Rozumiecie? Oni cały czas to robią, świadomie i nieświadomie. Bez przerwy ludzie to robią. Dlaczego ludzie to robią? Ponieważ ludzie nie wbili sobie do głowy tego, o czym ja powiedziałem tutaj dzisiaj. Że my jesteśmy sprawiedliwością Bożą. To jest temat zamknięty, zakluczony i nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek naszym działaniem. Jedyną rzeczą, którą zrobiłeś, jeżeli chodzi o sprawiedliwość, tak? To uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I stałeś się sprawiedliwy jak Jezus. I teraz posłuchaj mnie. W ogóle mnie nie obchodzą twoje czyny, ani twoje działania. Dobre, ani złe. Powiem więcej. Nie obchodzi to w ogóle Boga. Posłuchajcie. Ja mówię wam o pierwszych drzwiach łaski, o zrozumieniu sprawiedliwości Bożej. Przeczytamy sobie w liście do Rzymian taki fragment. Ale teraz, pisze święty Paweł, ale teraz, czyli w obecnej koniunkcji duchowej, teraz, czyli w momencie, kiedy Jezus Chrystus już umarł na krzyżu, wstał z martwych, poszedł do nieba i zesłał swojego świętego ducha. Ale teraz, niezależnie od prawa, a pamiętajcie, to czytaliśmy przed chwileczką, że prawo Boże było sprawiedliwością. A teraz jest napisane, niezależnie od prawa. To niezależnie od prawa.
Coś zależy albo coś nie zależy od prawa. W ogóle coś zależy albo nie zależy od czegoś. Rozumiecie? Coś może zależeć albo nie zależeć. Jak coś nie zależy, to to coś, co nie zależy, nie ma nic wspólnego z tym, od czego miałoby zależeć. Nic wspólnego. Nic wspólnego. A więc tu jest napisane, niezależnie od prawa objawiona została, czyli to nie, objawiona. Co to znaczy, że to jest objawione? To znaczy, że to jest możliwe do przyjęcia, tak? Nie przez system umysłu. Umysł nie potrzebuje objawień, zauważyliście to? Umysł potrzebuje jasnej wiedzy, informacji, którą przyjmuje. Umysł nie działa w systemie objawień, bo umysł jest naturalny. Umysł coś czyta i przyjmuje. Umysł nie wie, co to jest objawienie. Objawienie jest coś, co nie jest rozumowe. Objawienie nie jest rozumowe. A więc, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża. Czyli zostało zrobione coś w duchu takiego, co nie ma nic wspólnego ani z dobrymi uczynkami na podstawie zachowań, ani z dobrymi uczynkami na podstawie przestrzegania prawa. Coś jeszcze powstało. Co to powstało? Chrystus powstał. Chrystus. Chrystus był tak dobry jak Noe i lepszy. Dał świadectwo swojemu pokoleniu tak dobre jak Noe i lepsze. Rozumiecie, o czym mówię? Chrystus do końca, nie tak jak Noe, do końca, tak, trwał na posterunku sprawiedliwości. Dalej, Chrystus wykonał całe prawo. Nigdy przez 33,5 roku nie złamał żadnego z 10 przykazań Bożych i z 630 przepisów rabinistycznych. Czaisz? Nie zrobił tego. Szedł jak przecinak. Rozumiecie, co w ogóle Jezus zrobił? Wyłożył im w praktyce wszystko. Pokazał, czym to wszystko jest naprawdę i zrealizował to na ich oczach. Rozumiecie? Rozumiecie, co on w ogóle robił? Oni mówili tak. W szabat trzeba odpoczywać, nie wolno nic zrobić, tak? A Jezus mówi, nie ma problemu. Mogę iść na spacer? I poszedł na spacer. I zaczął uzdrawiać Boga. Tego uzdrowił na spacerze, tamtego uzdrowił. Oni mówili, trzeba chodzić do synagogi. On poszedł do synagogi i zaczął uzdrawiać. Poszedł dalej niż szabat. Rozumiecie, o co chodzi? Pokazał, jak się odpoczywa. Kobieta była zgarbiona całe życie, tak? Położył na nią rękę, wyprostował. Zaczęła odpoczywać. Od czego? Do bólu. Od nieszczęść, które miała przez całe życie. Rozumiecie, co się zaczęło dziać? Jezus wykonał prawo. Jezus wykonał prawo. Już nikt na świecie nie musi wykonywać prawa, bo Jezus go wykonał. Jeśli ktoś chce wykonywać prawo, to jest duch antychrysta. Ludzie prawa to ludzie działający pod wpływem ducha antychrysta. Czyli ducha antychrystusowego, którzy chcą coś dołożyć do krzyża Golgoty. Do krzyża Golgoty nie można jednej drzazki dołożyć. Krzyż Golgoty jest doskonały. Do zachowań Jezusa nie dokłada się nic. Kiedy się przychodzi do Jezusa, to cała sprawiedliwość Boża automatycznie staje się twoją własnością. Kiedy wchodzisz w kontakt z Jezusem, kiedy rodzisz się z Bożego Ducha, to Bóg już nie widzi Ciebie, tylko widzi Chrystusa. Skończyłeś się dla Niego. Skończyła się Ania, Hania, Basia, Rysio, Krzysio. Koniec jest Chrystus. Bóg widzi tylko Chrystusa. Tylko Chrystusa. Dlatego jest napisane jak W. Jeżeli. Tak? Jeżeli. Narodziłeś się z Jego Ducha. Tak? To jesteś człowiekiem sprawiedliwym. To mówią te wersety. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jeżeli jesteś w Chrystusie, dam Ci przykład, jeżeli te mieszkanie, te pomieszczenie to jest Chrystus
i ja jestem w środku, w tym pomieszczeniu tutaj. Rozumiesz? Ja jestem w tym pomieszczeniu tutaj. I to pomieszczenie gdzieś będzie, tak? To ja zawsze będę z nim. Rozumiesz? To jest bardzo proste. Znalazłeś się poprzez nowe narodzenie w Chrystusie. A Chrystus wykonał całe prawo. Nigdy nie uchybił niczemu. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, powiedział: myślicie, że przyszedłem usunąć prawo? Absolutnie. Przyszedłem je wypełnić. Wypełnił prawo. Stanął i powiedział: no i co? Stanął twarzą w twarz przed diabłem. Mówi: no i co? 33,5 roku. Nie spojrzałem pożądliwie na kobietę. Nie kradłem, nie cudzołożyłem, nie miałem ani jednej złej myśli o żadnym człowieku. No i co? Wiecie dlaczego? Zrozumcie, coś wam powiem. Wiecie dlaczego w ogóle Jezus stał z martwych? Powiedzieć wam, nie wiem, czy wam ktoś to kiedyś powiedział. Jezus stał z martwych, ponieważ tak zwane piekło, kraina śmierci, tak? Wiecie, co to jest w ogóle kraina śmierci? To jest inna forma bytowania niż tutaj. Tam się bytuje normalnie, tam się żyje. Jeżeli ktoś z was chce troszkę zgłębić temat, to Louis, ten, który napisał opowieści z Narni, nasz brat w Chrystusie notabene, tak? On napisał książkę pod tytułem Rozwód Ostateczny i opisał tam swoją wizję, którą miał. Bardzo ja nie znam ciekawszego objawienia na temat piekła niż Louisa właśnie. Gdzie opisuje bytność, w ogóle bytowanie, opisuje w ogóle wizję Napoleona, który dalej chodzi tam i knuje zdobyć świat. Szok. Opisuje tam ludzi, którzy chodzą gołymi stopami po trawie, tak? I marzą o tym, żeby odczuć źdźbło trawy na swoich stopach. A nie mogą tego robić. Nie mogą, to się nie może stać. Jakieś, wiecie, tam ludzie opisują różne ognie, nie ognie. Wiecie, o co chodzi? Nam w ogóle bajek na opowiadali już. Rozumiecie? Nam religia bajek na opowiadała już. Kraina śmierci to jest inna. Jakby ta jest inna struktura bytowania. I kiedy Jezus tam wpadł, rozumiesz, po swojej śmierci na krzyżu, to coś, ta struktura, która tam była, ona go wypluła z powrotem. Bo on się tam nie mógł utrzymać. Tak jak olej nie może się utrzymać w wodzie na dnie, rozumiesz, o co chodzi? Możesz wziąć butelkę z olejem, zrobić doświadczenie, rozumiesz, i wziąć ją tam, wsadzić do wody, no on musi wypłynąć. Woda! Jakakolwiek by była, czy to będzie super woda, brudna, czysta, czy jakakolwiek, ona nie utrzyma oleju na dnie, rozumiecie? Olej jest lżejszy niż woda i idzie do góry. Jezus poszedł w miejsce, gdzie byli ludzie niesprawiedliwi. Tam funkcjonowała formuła niesprawiedliwości, a on jako sprawiedliwy nie mógł się tam utrzymać. Jezusa wypluło go, jego piekło wypluło. Rozumiecie? Wypluło go. A jeszcze zrobił takie spustoszenie tam, że się w głowy nie mieści. Chodzi o to, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Sprawiedliwość. To ty. Jesteś sprawiedliwy. Posłuchajmy teraz dalej. Czy zachowujesz się porządnie i służysz Bogu? Czy grzeszysz w duszy i ciele, tak? Jesteś sprawiedliwością Bożą. 24 godziny na dobę. Do końca tego, co się nazywa dzisiaj. Posłuchaj mnie uważnie. Nieważne, jak się zachowujesz. Wiecie, co mi ludzie zarzucają? Że te rzeczy, które ja opowiadam, to dają przystęp do grzechu. Takie mam zarzuty. Mam różne zarzuty. A na przykład takie. Ja najczęściej odpowiadam bardzo prostą rzecz, mówię, że wiecie, tak się składa, że ludzie w ogóle nie potrzebują mnie, żeby grzeszyć. Z całym szacunkiem. Świetnie grzeszą bez mnie. Takim to kurczę idzie dobrze. Rozumiesz? Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli bardzo ważną kwestię. Kiedyś byliśmy grzesznikami. Ja byłem popierniczony równo, pod każdym względem. A potem spotkałem Jezusa. W tym moim popierniczeniu go spotkałem. I narodziłem się z Jego Ducha. Rozumiesz?
wróciłem się do tego. Ale w mojej psychice i ciele się nic nie zmieniło praktycznie. Czytałem Biblię i oglądałem gazety pornograficzne, bo sobie w więzieniu siedziałem. Rozumiesz? I cierpiałem z tego powodu, nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. W ogóle nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, co mam z życiem zrobić. Powiem ci więcej, ja się gorzej czułem po nawróceniu niż przed. Mnie się gorzej zrobiło w życiu. Wiecie, dlaczego mi się zrobiło gorzej w życiu? Bo jestem świetnie radziłem w życiu. Ja w ogóle sobie radziłem w życiu. Ja umiałem sobie poradzić. Bałem się, ale umiałem nałożyć maskę na twarz. Umiałem żyć w tym świecie. Ja nie powiem człowiekiem, co nie umie żyć w świecie. Umiałem sobie zorganizować pieniądze. Umiałem się obronić. Rozumiecie? Dobrze sobie radziłem. I narodziłem się z Bożego Ducha w tym dobrym radzeniu sobie. I zobaczyłem, że w ogóle moje życie nie ma sensu. Że to w ogóle, że to, co w ogóle jest w mojej głowie, w moich emocjach, w moich przyzwyczajeniach, to jest jeden wielki kiber. Ja to zobaczyłem, w ogóle mówię, Boże, ja nie wiem, jak mam żyć teraz. To co tu mam robić? I wiecie, co zacząłem robić? To, co przeciętny chrześcijanin na początku. Wiecie, co zacząłem robić? Stawać się lepszy. Rozumiecie? Ja sobie od razu strzelił diabeł na dzień dobry. Przychodzi do mnie zacni zielonośrodkowcy i opowiadali mi o różnych rzeczach. Potem wyszedłem na wolę, poszedłem do kościoła zielonośrodkowego i tam też mi opowiadano różne rzeczy. Wszystko miało jedną formę, aby być teraz lepszy. Pamiętam, jak dzisiaj w kościele zielonośrodkowym taki podszedł do mnie brat, on policjantem był i on mi uścisnął rękę. Tak mi uścisnął rękę i ja to dziś ten uścisk czułem. I powiedział do mnie, bracie, już wiedziałem, że jest źle. Mówi do mnie, teraz żeby tylko wytrwać, Arturze. O Boże, kochany. Wytrwać mu teraz, tym wszystkim jeszcze. Ciężko mi i tak było do tej chwili, jeszcze ten nie powiedział, że mam tym wytrwać. Jak? Jak ja mam to zrobić? Wiecie, co robi Kościół w ogromnej części? Trwa. Dlatego jest słaby. Dlatego ludzie się boją. Dlatego przychodzą do mnie i mówią, czy mógłbyś mnie nie filmować? Ja mówię, wyjdź stąd. Tam to drzwi. Mówię, nie rozmawiam z tobą. Nie po to kupiłem kawalerę za 4,5 tysiąca, żeby się nie filmował. Nie też byś filmował, ale nic. Tu się wszystkim filmuje, się puszczę na cały świat. Jeżeli nie chcesz tu siedzieć, czułko. Mówię, w mojej Biblii jest napisane, że to co powiedzą ci na ucho, bo mówię, krzyżeć na dachach. Nie chcesz krzyżeć na dachach, jesteś zaburzony na terapii. Rozumiesz? Ja się... Chcę wam coś powiedzieć. Ja się w ogóle nie lituję na głupotą ludzką. Bo ja wiem, że głupota dotknęła mojego życia na samym początku. Chciałem być lepszy. Chciałem być sprawiedliwy. Nie wiedząc, że ja jestem sprawiedliwy. Nie wiedziałem, że ja jestem sprawiedliwy. Nikt nie podszedł do mnie i nie powiedział, jesteś sprawiedliwy. Nikt! Mówili do mnie, trwaj. Szukaj Pana, mówili do mnie. Bo nie wiadomo, co się stanie. Rozumiesz? Mówi, bracie, patrz, żebyś nie upadł. Tak mi mówi. Nikt mi nie powiedział. Jesteś sprawiedliwy. Wyluzuj. Pamiętam, jak się urodziła nasza córka, wtedy założyliśmy pierwszy kościół. Znalazłem sobie, ja wtedy nie potrafiłem sobie poradzić się z organizacją czasu. Jak zawsze uciekł mi czas, kiedy mógłbym go spędzać z Bogiem. Więc postanowiłem, nasza córka nie spała 2 lata. Taki miałam jak na początku. Ja ją usypiałem. I to usypianie trwało czasami 40 minut dziennie. I to był cudowny czas. Ja pamiętam, że kiedy zacząłem ją usypiać, to zacząłem przychodzić do mnie myśli o sprawiedliwości. Myślałem o sprawiedliwości. Modliłem się w duchu i usypiałem ją i myślałem o sprawiedliwości.
I myślałem tak 6 miesięcy. Myślałem o niej i coraz bardziej zacząłem wyznawać. I na tych usypialkach mojej córki wyznawałem, zacząłem odważnie wyznawać. Wiecie, co zacząłem wyznawać? Że jestem sprawiedliwością Bożą. Wiecie, co to oznacza bycie sprawiedliwością Bożą? Skoro sprawiedliwością Bożą jest Chrystus, a Ty i ja jesteśmy w Chrystusie, to jak to się ma, że jesteś sprawiedliwością Bożą? Co to oznacza dla Ciebie? Posłuchaj mnie teraz. Dla Ciebie oznacza to tyle, że wszystkie uczynki Jezusa są przypisane Tobie. Rozumiesz? Uczynki Jezusa są przypisane Tobie. To, co zrobił Jezus w Bożych parametrach, jest przypisane Tobie. Czy Wy wiecie, na czym będzie polegał sąd przed Trybunałem Chrystusowym? Sąd przed Trybunałem Chrystusowym nie będzie polegał na tym, że Ci Bóg wyświetli telebim z Twoimi uczynkami. To nie tak działa. To nie do końca tak jest. On Ci coś wyświetli. Rozumiesz? I tam też będą Twoje uczynki. Ale to nie będą czyny dobre lub złe. Rozumiesz mnie? Tylko tam będą rzeczy związane tak, z intencjami. Tak? Z wiarą. Ja o tym nauczam na takim nauczaniu pod tytułem Sądy Boże. Rozumiecie? Jest taki cały cykl nauczań podstawy chrześcijańskiej nauki. Ja kiedy mówię o sądach Bożych, to o tym mówię. Wiecie, ja nie mówię o tym, bo ja dostałem taką zajawkę. Ja odebrałem od Boga objawienie na ten temat, ale takie samo objawienie odebrało kilku ludzi na przestrzeni ostatnich lat. To nie jest tylko moje objawienie. Ludzi zupełnie niezależnych od siebie, żyjących w różnych epokach, w różnej kulturze, rozumiecie? To nie o to tylko chodzi, to sobie ja coś tam zrobiłem, nie? Ja przez te 6 miesięcy ogłaszałem, że uczynki Jezusa są mi przypisane. Wiecie, co się w ogóle stało przez te 6 miesięcy? Stały się dwie rzeczy, które w tamtym czasie zaistniały. Pierwsza rzecz to była taka, że jak moja córka zaczęła mówić po jakimś czasie, mniej więcej, nie wiem, ze 2 lata już zaczęła jakoś tam tak mówić, że się mogliśmy normalnie porozumiewać, to ona zadała mi takie pytanie, kto to jest sam Panczu? Ja mówię, nie wiem, kto to jest sam Panczu. A ja przez te 6 miesięcy ogłaszałem słowo na nią, że z psalmu, no nie? Że położysz się i zaśniesz spokojnie, bo sam Pan czuwa nad tobą. A ja się zapytała w głowie sam Panczu. I ona pytała, kto to jest sam Panczu? Ja mówię, właśnie to jej się tak podobało. To co ja w ogóle mówiłem w ogóle, to zobaczcie, to ja to potem zobaczyłem, mówię, aha, Boże, to jak jej się wkonowało w tą głowinę takie coś, to znaczy, że pozostałe wyznania moje, tak, one też wywarły potężny wpływ na moją psychikę. Ja przez te 6 miesięcy przeorałem sobie głowę do tego stopnia, że zrozumiałem, że nie ma żadnego znaczenia, co ja będę robił. To, co ja dzisiaj robię, to robię to nie dlatego, żeby zasłużyć na akceptację Boga. To, co ja dzisiaj robię, ja nie robię po to, żeby wejść w miejsce sprawiedliwości i potem sobie z tego koronę uskubać na mnie. Ja to, co robię dzisiaj, rozumiecie, to robię z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest świadomość. Świadomość, że jestem tutaj na ziemi i w miejscu Chrystusa poselstwo sprawuję. Tak? A drugie to jest odpowiedzialność. Ja mam wysokie poczucie odpowiedzialności za Królestwo. Wiecie, czyje jest Królestwo? Moje i Twoje. To mój i Twój kawałek podłogi. Jeżeli nie sprzątasz we własnym domu, nie czyścisz go, nie meblujesz go, rozumiesz? Nie upiększasz, tak? No to sorry, ale mam bardzo poważne wątpliwości, czy kochasz ten dom. Rozumiesz? Bo ja w swoim domu sprzątam, czyszczę, odnawiam go, maluję. Rozumiesz? Upiększam.
lecz do mnie, to ma dbałość o moje królestwo. Ja tego królestwa nie nazywam jego królestwem. Ja to królestwo nazywam moim królestwem. I z tych dwóch powodów, świadomości, prawda, i odpowiedzialności, ja żyję jak żyję, ale nie dlatego, żeby zasłużyć sobie na jego przychylność, bo ja jestem sprawiedliwością Bożą. Ja upadam tutaj na ziemi, tak? I momentalnie Chrystus w niebie mówi, tato, to nasz chłopak, przecież wiesz, tak, wiem, synu. Trzymy się o tym. Natychmiast! Mikrosekunda nie mija. Kiedy Jezus stoi na posterunku natychmiast. To mój chłopak, ojcze. Tam nie ma dyskusji, co on zrobił. Rozumiecie? Co wam chcę pokazać? Każda forma potępienia, która przyszła do twojego życia, każda forma oskarżenia pochodzi z piekła lodu. Każde przypomnienie sobie grzechu, każde dwa razy przepraszam, rozumiesz? Pochodzi z piekła lodu. Stamtąd jest. Ludzie do mnie dzwonią i mówią, tak mi ciężko. Takich rzeczy narobiłem, nie mogę sobie poradzić. Ja mówię, ale weź, co to, czym ty do mnie mówisz? Brałeś prysznic dzisiaj? Brałeś prysznic? Brałem. Mówię, to do człowieku. Tak działa krew. Jesteś sprawiedliwością Bożą. Używamy krwi. I to też tej krwi nie używamy, bo to też jest bardzo ważne. I na przykład ludzie zadawali takie pytanie, a co się by stało, na przykład, jak ktoś by tam nie przeprosił Boga i popełniłby grzech i by umarł? Ja mówię, do niego poszedł. A nie popełnił samobójstwo, ja mówię, też. Tylko szybcie. Jak był narodzony z Bożego Ducha, to wiesz, gdzie by poszedł? To ty mówisz, że Bóg to kto to jest? Grajek posłał swojego syna na krzyż. Myślisz, że co? Że Jezus umarł za twoje grzechy nieświadome? On umarł za twoje grzechy świadome. Myślisz, że umarł za grzechy tylko poprzednie? On umarł za grzechy poprzednie, teraźniejsze i przyszłe. Już. Myślisz, że twoje przepraszam coś wniesie? Wiesz, dla kogo jest twoje przepraszam, jak Boga przeprasza za coś? Dla kogo? Dla ciebie. Dla twojej psychiki. Wiesz, gdzie ma Bóg twoje przepraszam? W nosie. A wiesz dlaczego? Bo on dawno temu ci wybaczył. On ci wybaczył, zanim zgrzeszyłeś. Jaki dał dowód? Dał dowód, że syna swojego posłał, kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem. A oryginał mówi, kiedy byłeś w stanie grzechu. I ty byłeś w stanie grzechu, tak? Nie oznacza tylko tego, co kiedyś się wydarzyło. Tylko to jest bycie trwałe pod tytułem, tak? Kiedy trwałeś w stanie grzechu, tak się to tłumaczy. Sprawiedliwością Bożą jesteś. Jesteś nietykalny. Jesteś nieskalany. Dzięki komu? Dzięki Chrystusowi, Jezusowi. Rozumiesz, co religia nam wkładała do głów? Uważaj. Kiedyś napisałem taki artykuł, nie bój się zgrzeszyć. No myślałem, że mnie powieszą za to człowieka. Jak mogłeś? Ja mówię, ale z czym? Mówię, człowieku, ty dajesz przyzwolenie na grzech. Ja mówię, to jest stara śpiewka, jak zwykle. Jakie pozwolenie na grzech? Każdy swój ciężar poniesie. Rozumiesz? Jakby teraz podszedł do ciebie ktoś na przykład, jakiś pedofil, i powiedział do ciebie tak. Daj ci pozwolenie na gwałcenie dzieci. Może byś gwałcić dzieci? Nie? Przedostaj pozwolenie. Od arcypedofila głównego. Ci pozwolił. Dlaczego nie chcesz gwałcić dzieci? Bo masz świadomość, tak? Przecież to ty jesteś suwerenna jednostka myślowa. Zgadza się? To ty jesteś ta jednostka. To ty wiesz, co ty masz. Ja zawsze mówię, to w ogóle to nie można to komuś do czegoś namówić. Wiecie, ja jako terapeuta pracuję z różnymi ludźmi i ludzie przychodzą i mówią do mnie, że dlaczego on pił? Albo rozumiesz? Albo co spowodowało, że się upił na przykład? Ja mówię, ale mówię, powiedz mi tylko taki niuans, jeden mówi. Pierwszy kieliszek piłeś na trzeźwo, tak? Ja mówię, mówię to tak. Ja mówię, w pełni władz umysłowych, tak? Tak, mówię, powiedz co zrobiłeś. Zdecydowałeś, że się napijesz? No tak. Ja mówię, więc musisz teraz posłuchać.
Musisz sam sobie powiedzieć to bardzo głośno. Chciałem się nachlać wczoraj. I tak właśnie też tak mówię do ludzi u nas w kościele. Mówię, wiesz dlaczego zgrzeszyłeś? Bo chciałeś. W tym kościele zostałeś uwolniony od demonów. Rozumiesz? U nas ludzie nie zostają z demonami, chyba że je lubią. Jak ma ktoś jakiś sentyment do demona, no to wtedy tak. W innym wypadku nie ma takiej opcji. U nas przychodzą ludzie, czasami pierwszy raz wchodzą na spotkanie, natychmiast są słowa prorocze do nich, w ogóle padają pod mocą, są w szoku, nie wiedzą co się w ogóle dzieje. Tak? Są uwalniani, to nie ma tak, że w ogóle... No mówię, a wiesz dlaczego zgrzeszyłeś? Bo chciałeś, bo ty lubisz to. No weź, no to przestań. No przestań ścieniać i mówić, zrzucać odpowiedzialność. I posłuchajcie, jeżeli my wiemy, kim jesteśmy, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą, to zachodzi w nas reakcja, która zaszła we mnie. Wiecie, jaka we mnie zaszła reakcja? Grzech zaczął we mnie słabnąć. Jak w Chrystusie. Rozumiecie, o co tu chodzi? Bo jeżeli ty przeorałeś swój umysł i ty wiesz, że jesteś sprawiedliwością Bożą, to grzech, on nie może nad tobą zapanować. To jest niemożliwe, żeby on zapanował nad tobą. On, tylko to nie będzie tak, tylko to będzie etapami słabo. Słabnie, znikło. Słabnie, znikło. Rozumiesz, co to chodzi? To nie to, że tam o tak od razu. Niektórzy mówią, tak mi wszystkie grzechy przeszły. Mówię, mnie nie przeszły. Ja miałem inaczej. Ja miałem inaczej. Ty może tak miałeś, ja miałem inaczej. Ja miałem w ten sposób, że im bardziej rozumiałem, że jestem sprawiedliwością Bożą, tym mniej grzech zaczynał mieć do mnie dostęp. Aż po prostu się zaczął wycofywać. I zniknął całkowicie. Zrozumienie, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą, spowoduje, że grzech nie będzie się mógł utrzymywać w naszym życiu, a więc niebanie się grzechu spowoduje, że nie będziesz grzeszył. To tak działa. Troszkę w drugą stronę. Nie można straszyć ludzi. Nie straszy się ludzi. Dlatego, że my nie jesteśmy grzesznikami. W ogóle wiecie? Ty nie jesteś grzesznikiem. Wiecie, kto to jest grzesznik? To jest ktoś, kto nie narodził się z Bożego Ducha. To jest grzesznik. Jak nie narodziłeś się z Bożego Ducha, to jesteś grzesznikiem. A jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to jesteś sprawiedliwością Bożą. To prosta konstrukcja tego. Rozumiecie, że ja mówię? Są rzeczy białe i czarne. Jesteś albo grzesznikiem, albo sprawiedliwością Bożą. Kościół jest słaby, ponieważ ich sumienia ich dojeżdżają. I w związku z tym, że nie mają siły przeciwstawić się temu systemowi diabelskiemu, to idą dalej na kompromisy. No bo mówią już, kurczę, jak i tak nie daję rady być taki święty, no to będę żył przeciętnym życiem. Jakoś tam do tego nieba się doczłapię. I tak myśli kupa ludzi w kościele. Dlatego ludzie są lękliwi, boją się. Tak? Ja mówię, trawa, idziemy głosić Chrystusa na ulicę, tak? A czego się boisz? Co ty robisz? Mówię, jak się zachowujesz? No, a potem pójdziesz na, będziesz na tym Facebooku zafajdanym, zamieszczał proszę ciebie jakieś zajawki, proszę ciebie z innych krajów, w ogóle świata, kogoś tam tamten, ten tego wskrzesił, tamten co innego zrobił, rozumiesz o co chodzi. Będziesz się tym rajcował, człowieku, i będziesz jakieś swoje, wiesz, dywagacje na różne tematy wprowadzał. Dyskutant jeden z drugim, człowieku. A sam w portkach narobiony, jak ma iść komuś Ewangelię powiedzieć. Ale dlaczego on tak ma? Czemu ma ten człowiek tak? Bo ten człowiek jest dojeżdżany przez własne sumienie. To sumienie cały czas mówi, ty nie jesteś aż taki, jeszcze taki dobry. Jeszcze ci wiele brakuje. A kaznodzieje przykładają rękę do tego. Tak, jeżeli ci brakuje, musisz się uczyć jeszcze. Jeszcze 16 lat. Jeszcze 16 lat się ucz. Czego się uczyć? Pastor jednego z największych kościołów na świecie, on ma taką metodę, jedno mówi tak, w tym kościele mówi, ludzie są do 2 lat bez służby. Po 2 latach on pyta ludzi, co robisz? No nic, przychodzę do kościoła. Ale to rozumiem, ty masz służbę finansową, tak, co robisz? Nie, no nic nie robię, tak, przychodzę do kościoła, siedzę tutaj, tak? No to nic. No po co tu siedzisz? Wiesz, no sobie, ale rozumiecie,
Od dawien dawna wiadomo, że są zboczeńcy religijni. Znaczy to Jezus należy byli. To byli faryzeusze, to byli zboczeńcy religijni. Oni dawali dziesięcinę, oni pościli dwa razy w tygodniu. Rozumiesz, o co chodzi? I oni chodzili do synagogi. Oni siadali w tej synagodze i uważali, że oni są kimś. Rozumiesz? Że zobaczcie, Jezus im rozwalił ten system. Mówi, ale weź. W ogóle to proszę cię. W ogóle nic nie znaczy. Tak? Żadnego znaczenia duchowego nie posiadasz. Czemu Kościół słaby jest? Bo Kościół nie rozumie, że jest sprawiedliwością. Ludzie nie rozumieją. Bo ludzie, wiecie, na to patrzą, na swoje uczynki. Ludzie patrzą na to, co mają w głowach. No jak mogę być sprawiedliwością Bożą, jak na żonę moją mordę drę? A potem idziemy do zboru i się nie odzywamy. Jeszcze jak jesteśmy tak długo na wrodzeniu, tak się spojrzymy przed... Odpuszczam ci. Ja tobie też w imieniu Jezusa. I oni idą potem do kościoła, że jak tam, halleluja, uśmiech przyklejony, ja tak mówię, moja żona mówiła, że jak wyszliśmy z kościoła środkowego, to musiała być uwolniona z demonów środkowych, które powodowały, że ona taki uśmiech miała. Halleluja! Ja mam kupę czasu po wyjściu. Na pewno musieli w ogóle egzorcyzmu. Żeby nie odpadło z tej twarzy. To jest, że miała normalne usta. To ściągnięta jak botoksę była. Rozumiesz? Halleluja. Na litość boską, ludzie. Co to w ogóle za zjawisko jest? Kościół jest słaby, nie rozumiejąc, kim jest. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jesteśmy jak Chrystus. Niepodobni, tylko tak jak On. Bóg nas widzi tylko przez Chrystusa. Bóg ma czerwone okulary z krwi Jezusa. On inaczej nie widzi. Ty grzeszysz tu na ziemi, a Bóg nie widzi. Wiesz dlaczego? Bo ma okulary z krwi Jezusa. Potępienie cię dojeżdża. Jako potępiony człowiek nie jesteś w stanie iść do przodu. Co dojeżdża człowieka? Potępienie. Znana jest historia jednego ewangelisty w Stanach, który poszedł w świat i zaczął chlać. I siedział w barze, chlał. I człowiek dostał zawału od wody przy tym samym barze. Upadł. Tamten ewangelista człowieku ledwo patrzył na oczy. Odstawił w ogóle kieliszek, mówi: Ojcze, przepraszam Cię za moje życie. Wstał, podszedł do niego, mówi: w imieniu Jezusa, gromię zawał, chodź wstał. Ty, ten tak długo był w pokucie, jak odszedł od niego, poszedł do koru chlać tak. To mówię, co tu? Ja mówię, to jest prawda, to jest. To jest prawda. To jest prawda. Oglądacie takie zajawki na YouTubie, albo na Facebooku, jak puszczają niesamowitego naszego brata w Chrystusie, który nazywał się Allen. Słyszeliście o tym uzdrowicielu Bożym? Potężny Boży mąż. Każdego dnia upijał się do nieprzytomności. Każdego dnia, a następnego dnia wstawał. I na kasu szedł do swojego namiotu uzdrowiczego. I podnosił masę ludzi z mózgów i palickich w imieniu Jezusa. To jest prawda. Tylko takich się nie puszcza już zajawy. Rozumiecie? On jest dzisiaj w niebie. Rozumiecie? Wiecie dlaczego? Bo Bóg oglądał go przez czerwone okulary. Bóg ciebie ogląda przez czerwone okulary. Wiecie dlaczego ja jestem odważnym człowiekiem? Ja się niczego nie boję, nikogo nie wstydzę. Nie mam w ogóle żadnych kompleksów. W ogóle. Mam o sobie bardzo wysokie mniemanie. Rozumiecie? I z drugiej strony jestem złamany jak badiel dla Królestwa Bożego. Życie swoje położymy. Cała nasza rodzina położyła swoje życie. Rozumiecie? Postanowiliśmy żyć dla Królestwa. Nawet córki do szkoły nie posłaliśmy, tylko ją sami uczymy, bo by nam przeszkadzała szkoła. Żyjemy dla Królestwa. Dlaczego tak mam? Bo uwierzyłem, że jestem sprawiedliwością Bożą. Rozumiecie, nie? Podziwiamy Smitha Wigglesworta. Ale wielki apostoł wiary. Czy wy wiecie, jakie mniemanie o sobie miał Smith Wigglesworth?
On jak nawet jechał bryczką, rozumiecie, i za szybko bryczka jechała, to on pukał tylko w plecy, co na tę bryczkę prowadzi, mówi: słuchaj, zwolnij, gdyż wieziesz wielki skarb. Rozumiecie? Taki był smiej. Mówi apostoł wiary, wstrzeszał z martwych. Dlaczego on to robił? Bo on wiedział, że jest sprawiedliwością Bożą. Jak ja pomagam ludziom, jak ja im usługuję, mówię: wysłuchaj, wykonaj wszystko, co ci powiem, a osiągniesz sukces na 100%. Tylko proszę cię, nie odstąp od tego, co ci powiem, ani na prawo, ani na lewo. Wiecie, ludzie zarzucają mi, że jestem pysznym człowiekiem. Wiecie, jaka jest definicja pychy? To jest niezależność od Boga. A wiecie, jaka jest definicja pokory? To zależność od Boga. Wszystko na ten świat pokrzani ludzie. Dzisiaj kogoś, kto siedzi w nędzy i ma niskie mniemanie o sobie, nazywamy pokornym chrześcijaninem. Kogoś, kto uważa, że jest sprawiedliwością Bożą, uważa się za pysznego człowieka. Jest wszystko poodwracane. Zło się nazywa dobrem, a dobro się nazywa złem. To jest religia i humanizm. Pamiętajcie o tym. Prawdą jest to, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą. I jeżeli jej odczuwasz inaczej, to jesteś po prostu w błędzie i musisz z tego pokutować. Jeżeli ktokolwiek z was tutaj na tej sali ma niskie poczucie własnej wartości, to to jest taki sam grzech, jak cudzołóstwo, przetyczeństwo, czy cokolwiek inne. Jeżeli ktokolwiek z was na tej sali uważa się za osobę mniejszą niż Jezus, to jest to taki sam grzech, jak cudzołóstwo, przetyczeństwo czy coś innego. Zrozumcie to. Po prostu. Jeżeli uważasz siebie za kogoś innego, to to jest grzech, bo żyjesz w kłamstwie. Pamiętacie, o czym wczoraj mówiłem? Prawda, naczelna siła kosmosu. Prawda. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Mnie wyswobodziła prawda. Diabeł mówił do mnie tak: ty jesteś szumowina. Masz 10 lat więzienia za sobą, skończyłeś tylko 8 lat szkoły podstawowej, jesteś debilem. Rozumiesz? Ty nie masz żadnych szans, żeby wpływać na środowisko. Już jak się nawróciłeś, to już siedź sobie w tym, módl się, czytaj tą swoją starą Biblię i się mądrzyj do swojej żony, która jest takim samym debilem jak ty. Tak skrótowo, co mi wmawiał diabeł przez wiele lat. Rozumiecie, nie? On mi to wmawiał przez wiele lat. Mówi: ty jesteś nic. A wiecie, zacząłem się podnosić z tego. I któregoś dnia, pamiętam, zamknąłem się w jednym z naszych pokoi w domu. Wziąłem Biblię i postanowiłem po raz pierwszy diabłu Biblię poczytać. Otworzyłem księgę Ezechiela, przeczytałem mu, co jest na jego temat tam napisane. Potem otworzyłem księgę Izajasza, przeczytałem mu, co jest napisane u Izajasza. A potem powiedziałem do niego tam po raz pierwszy: słuchaj, ty mędro społeczna, jesteś kompletnym zerem, a ja jestem sprawiedliwością Bożą. Ty skończysz w Gehennie, a następnie zostaniesz zutylizowany i zniknie o tobie nawet pamięć. A ja będę siedział z Chrystusem na tronie i będę zarządzał twoją egzekucją. Rozumiecie? Jeżeli ty rozumiesz, o czym mówię, to chcę, żeby ta postawa zaczęła w tobie wzrastać. To musi zacząć w tobie rozumieć. Każde twoje odczucie, każda twoja emocja i myśl, które przeczą temu, że jesteś sprawiedliwością Bożą, jest demoniczną opresją. Wszystkiego, czego cię nauczyli do tej pory, a co jest przeciwne temu, że jesteś sprawiedliwością Bożą, jest kłamstwem i musisz to wyrzucić ze swojej głowy. Obojętnie, kto ci tego nakłada. Dlaczego? Dlatego, że każdy aspekt nauczania mówiący, że nie jesteśmy sprawiedliwością Bożą w praktyce, tak? To jest kolejny przyczynek do śmierci człowieka.
do nieskuteczności, do załamania. Rozumiecie? Osiągniesz w życiu tylko tyle, na ile ogarniesz siebie jako osobę sprawiedliwą, jak sam Chrystus. Dlatego będziesz mógł iść przez życie i odważnie sobie poczynać, jeżeli będziesz uważał, że jesteś sprawiedliwy, jak sam Chrystus. Masz Boga po swojej stronie 24 godziny na dobę, jakkolwiek byś się zachowywał. Rozumiesz mnie? Jakkolwiek się będziesz zachowywał, masz Boga po swojej stronie. Ilu z was wpadło w tarapaty różnego rodzaju? Popadliście w grzech czy inną rzecz i dalej mogłeś się modlić innymi językami, było wszystko pięknie. No i co? I się radzić, i śmiejecie się. Siedziałeś w grzechu, byłeś w kompromisie, a dalej szło? Szło! On się nigdzie z ciebie nie wyprowadzi. Nigdzie się nie wyprowadzi. Byłeś w grzechu i mogłeś prorokować. Byłeś w grzechu i mogłeś ewangelizować. Znam człowieka, który się nachlał i poszedł głosić Ewangelię i się ludzie nawracali. On żałował następnego dnia, że to zrobił. Płakał i cierpiał. Rozumiecie mnie? Ale wiecie, kim on jest? Jest ewangelista. Poszedł głosić. Nachlał się i poszedł głosić. I uzdrawiasz chorych. Chorzy byli uzdrawiani, a ludzie przyjmowali Chrystusa. Człowieku. A on następnego dnia, proszę ciebie, załamany jak tak, są wyznał, że ciebie pokutował, przepraszał Boga za to, co on zrobił. Jak to się stało? A, mówię, widzisz? Przedziwne są działania Boże. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię. Ty jesteś sprawiedliwością Bożą 24 godziny na dobę. Zacznij się utożsamiać z tą prawdą. Przestań patrzeć na życie przez pryzmat swoich działań, myśli i emocji. Bo ty nie jesteś ciałem i duszą. Ty jesteś duchem. Masz duszę i mieszkasz w ciele na razie. Czasami na nasze nieszczęście. Ale to się skończy niebawem. Rozumiecie? Skończy się. Przestaniemy używać ciała, które używają tylko 6% mózgu. Rozumiecie? Przestaniemy kiedyś tak mieć. Jesteś duchem. Jesteś sprawiedliwością Bożą. Taki jesteś. Oswój się z tym. Chcesz zdobywać sukcesy w królestwie? Chcesz iść jak przecinak do przodu? Chcesz, żeby wszystkie kompleksy z ciebie wyleciały? Chcesz, żeby odrzucenie nie miało do ciebie dostępu? Chcesz, żeby diabeł ci nie dojeżdżał jak dzika? To musisz zrozumieć, że jesteś sprawiedliwością Bożą. Ty musisz zobaczyć, że jesteś sprawiedliwością Bożą. Ty musisz uwierzyć, wyznawać czasami wiele miesięcy. Może twój dom musi być oklejony karteczkami. Jestem sprawiedliwością Bożą. Tak, bo jestem sprawiedliwością Bożą. Może musisz tak sobie spruć ten mózg, że jak się przywitasz z kimś, to ty też jestem sprawiedliwością Bożą. Rozumiesz? Może to będzie psychiatra. Chcesz porozmawiać? Ale ty jesteś sprawiedliwością Bożą. Rozumiesz? Nasz brat w Chrystusie, wielki przebudzeniowiec, Wickfield, był człowiekiem, który wypluł sobie z głowy całą religię anglikańską i włożył sobie do głowy perspektywę Nowego Narodzenia. I wiecie, co on robił? Stawał przed kościołami anglikańskimi, kiedy wychodzili ludzie z mszy i mówił, musicie się na nowo narodzić. I wychodzili tam duchowni anglikańscy, a on do nich podchodził, musicie się na nowo narodzić. Rozumiesz, co on robił? I kiedyś go dziennikarz zapytał taki, Prymana, przecież żyjemy w chrześcijańskim kraju. Wielka Brytania jest chrześcijańskim krajem. Dlaczego Pan o tym mówi to jeszcze duchownym? Czemu Pan mówi, że trzeba się na nowo narodzić? On mówi, bo musicie się narodzić na nowo. Taki Wickfield. On miał skrutą głowę tym faktem. Musisz sobie spróć głowę, jak Wickfield. Faktem, że jesteś sprawiedliwością Bożą. Musisz sobie zrobić wymianę myśli. Możesz do tego się posłużyć, tak? Twoim językiem. Twój język jest twoim przyjacielem albo wrogiem, zależy jak go zaprzęgniesz. Ja mówiłem przez 6 miesięcy, że jestem sprawiedliwością Bożą.
Ja po paru miesiącach takich wyznań, to wiecie co ja w ogóle widziałem, jak tą salę usypiałem? Ja miałem od razu jeden obraz, miałem taką wielką ścianę przed sobą, taki miałem obraz, rozumiecie? I na tym, na tej ścianie były przybite uczynki Jezusa, a na górze był napisarką. Ja w ogóle miałem takie wizualizacje, mi się porobiły. Ja mówię, Boże, mówię w ogóle. Skrzeszenie Łazarza, Artur. W ogóle. Zrobiłem sobie to sam w głowie i nie żałuję ani jednej minuty tego. Ponieważ dzisiaj diabeł może stać przy mnie i mówić do mnie, w ogóle on do mnie nie mówi. W ogóle bardzo rzadko w ogóle do mnie się odzywa. Ja zauważyłem, bo od pewnego momentu przestał się do mnie odzywać. Ja się obraził. Rozumiesz, kiedyś przychodził, dotykał mnie, stymulował, coś tam próbował mnie. Wiesz o co chodzi? A pewnego razu zauważyłem, że jakoś go nie ma. Wiesz, czasami ludzie mówią, walczę z diabłem. Ja mówię, a ja już zapomniałem. Zapomniałem się z diabłem walczyć w ogóle. Rozumiesz? Wiesz ty dlaczego? Jest taka zasada duchowa, gdzie padlina, tam zlatują się sępy. Zgadnij, gdzie przychodzi diabeł? Tam, gdzie jest co? Padlina. To jest padlinożerca. A więc tak naprawdę nasza mądrość musi polegać na tym, że usuwamy padlinę z naszego życia. Kiedy usuwamy padlinę, to tam nie przychodzi diabeł. Kiedy ja usunąłem padlinę pod tytułem samą sprawiedliwość, tak? Z uczynków, z bycia porządnym. Ja w ogóle przestałem być porządny. Mówię pupa, mówię dupa. Kiedyś naprawdę, słowo kontrolę, jak byłem porządny, mówię pupa. A potem tak sobie siedzę i zamyślę, czemu mówię pupa. Mówię pupa i pupa to jest to samo. No nie mówcie, że nie to samo. To jest to samo. Tylko raz na użyłem, że to jest ładnie. Ładnie się mówi pupa. Ładnie się mówi kał, a brzydko gówno. I się na to daje list do Efezjan, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi przez twoje usta. Ho, 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 mówię kolego, to jest biblista. Się zaraz wywalę nieprzyzwoite słowa. Kiedyś mi jeden, zarzucili mi, że używam wulgaryzmów na ulicy. Rozumiecie? I wypowiedział się w mojej sprawie pewien pan profesor, który jest ateistą, tak? Stanął w moim obronie pan profesor ateista. W internecie napisał obszerny artykuł. Że pan Ceroński, mimo że nie zgadzam się absolutnie z jego poglądami, tak? Z mojej oceny, a przebadał cały materiał w ogóle, wiesz, nie? Na podstawie mojej wiedzy, tak? Nie używa wulgarnych słów, bo ja nie używam wulgarnych słów. Są to słowa używane, tak? Przez przeciętne środowisko polskie. No ja stałem w Tarnowskich Górach i krzyczałem, że diabeł to szmata. Rozumiem? Słuchajcie, to ja pamiętam, jaka była manifestacja demoniczna, kobieta taka wyszła w futrze z takiego fajnego samochodu w ogóle i wiesz, i pokazuje mi brzydko, brzydko mi pokazuje, tak? Ja mówię, jest szansa, mówię, że zostaniesz uwolniona z tego, co masz. Mówię, i słowo wiedzy zacząłem mieć do niej. Słuchajcie, uwolniłem słowo wiedzy, jak jest do niej. Słuchajcie, ta babka poszła do sklepu, kupiła coś, wsiadła w futbolę w ten samochód i goniła mnie samochodem po chodniku. Chciałem to zrobić, człowieku do samochodu w ogóle, czujesz się chyba? Przyjechała, zdążyłem tylko uchodzić w park. Chciałem je sprzątnąć, zacna dama. Pokrzyknąłem, że diabeł to szmata. Kiedy przestałem starać się być dobrym człowiekiem, przestrzegać przykazań, usiłować być porządnym, dobrym chrześcijaninem. Rozumiecie? To stałem się w moim umyśle sprawiedliwością Bożą. Mój umysł zaczął inaczej pracować. Musisz zrozumieć, że wszystko jest związane z twoim umysłem. Z twoim duchem jest wszystko w porządku. Duch jest bardzo w porządku. Duch nie grzeszy, w ogóle, to jest napisane jasno w liście Jana, że kto narodził się z Bożego Ducha, nie może grzeszyć. Wiecie, co to jest napisane? Ludzie mówią, ten werset, tak przetłumaczony, doprowadził wielu chrześcijan do frustracji przez lata. Czytali to i mówili, ja nie jestem na nowo narodzony, przegrzeszyłem. Tylko, że ten werset mówi o duchu człowieka. To jest napisane, bo posiew Boży jest w nim. Gdzie jest posiew Boży? W duchu człowieka. A więc duch nie grzeszy, nie upada, nie śpi,
nie jest zmęczony. Rozumiesz? Płci nie ma nawet, to ani mężczyzna, ani kobieta, ten duch. Rozumiesz? W ogóle nie. Duch. Problemy są tu. W głowie masz. Tu. I tutaj musi nastąpić w twojej głowie zmiana myślenia na twój temat. Jesteś sprawiedliwością Bożą. Zacznij to wyznawać, zacznij to ogłaszać, zacznij te rzeczy proklamować rano, w południe i wieczorem. Rozumiesz? Jeżeli przyjdzie do twojego życia jakakolwiek inna myśl na twój temat, to ją uznaj za opresję. Jeżeli upadniesz, no bo niestety upadamy w duszy i w ciele, tak się dzieje. Jeżeli upadniesz i przyjdą do ciebie wyrzuty sumienia, a? To wiesz co powiedz? Precz diabła w imieniu Jezusa. Jestem sprawiedliwością Bożą. Jestem czysty i święty, nieskalany. Jestem sprawiedliwością Bożą, bo ja jestem w Chrystusie. Nie będziesz mnie dojeżdżał. Nie masz do mnie żadnego prawa. Rozumiesz? Jestem sprawiedliwością Bożą. Idź, diable, i powiedz Chrystusowi to, co mówisz do mnie. Idź mu powiedz. Idź. Rozumiesz? A potem zacznij się modlić w innych językach i uwielbiać Boga. 15 sekund po upadku. W twoim wnętrzu będziesz odczuwał pustkę. Nie będziesz czuł żadnej łączności. Diabeł będziesz mówił, Bóg cię zostawił. A ty stój. Habaraka, ramasaka, nalalehe. Jezus uwielbiam cię. Jezus wywyższam cię. 15 sekund po upadku. Tak postępuje człowiek, który ma świadomość, że jest sprawiedliwością Bożą. Tak postępuje człowiek, który jest sprawiedliwością Bożą w swoim umyśle. A nie siedzi załamany. Co ci jest? Znów upadłem. Co mam zrobić? Nie wiem, co mam zrobić. Jesteś trudnym przypadkiem, że Bóg nie może poradzić z tobą. Bóg dał Chrystusa za mało dla ciebie, musisz jeszcze coś mieć. Te specjalne rzeczy musisz mieć. Ludzie dowiedzą, bo ty nie wiesz, jak ja opresję przechodzę, jak mi trudno. Ja już wiem, że ten człowiek, który takie rzeczy opowiada, to jest człowiek skoncentrowany tak bardzo, tak, na swojej duszy, że się w głowie nie widzi. Ten człowiek w ogóle nie widzi prawidłowo Chrystusa. Ale mi ciężko. Ja mówię, ciężko to było Chrystusowi wytrwać krzyż. Ciężko to było jemu. Jako jedyny, pamiętaj, jako jedyny przez cierpienie doszedł do gwiazd. Jako jedyny. Nikt inny już nie musi tego robić. Rozumiecie? To jest sprawiedliwość Boża, przypomnę. To jest sprawiedliwość Boża. Nie potępiaj się. Nie oskarżaj się, nie ulegaj diabelskim myślom. Te nauczania są po to, żeby ukruntować w was te stare prawdy. Te stare prawdy. Rozumiesz? Ludzie służby, a takimi jesteście, albo w tym kierunku idziecie, to są ludzie, których nie może zatrzymać nic. Żaden grzech. Rozumiesz? Człowiek służby upada, obmywa się w krwi Jezusa i idzie służyć. Rozumiecie? Tak robi człowiek służby. Po prostu. Tak jak dziecko twoje zrobiło nieraz coś złego, ale nie przestało być dzieckiem, zgadza się? W ogóle można przestać być dzieckiem, przepraszam? Przez jakiś czyn? Co twoje dziecko musiałoby zrobić, żeby przestać być twoim dzieckiem? Ciekawe. Ciekawa rzecz, nie? Ludzie pierniczą głupoty o różnych rzeczach. Po prostu. Z lęków wymyślili grzech śmiertelny, z lęków wymyślili grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to z lęków jest wszystko wymyślane. Z lęków. Bo się boją prawdy. Ludzie się boją, że Bóg jest tak dobry, że się w głowie nie mieści. W ogóle ludzie się boją, ale żeby chcieli, żeby ten Bóg trochę nie był dobry. Żeby taki był jednak, że w ogóle... Że jednak jest coś takiego, co musi nas trzymać na uwięzi. Malutkie straszonko. Troszeczkę chociaż. Przestrasz nas troszeczkę, żebyśmy nie grzeszyli.
Ale on kvůli čemu straší? To kvůli čemu straší? Proto třeba ojčec, který straší svoje děti, to je debil. Rozumíš? Já od počátku stimuluji moje děti do odvahy. Cały čas. Sara od małego, tato, mogę wejść na szafki? Oczywiście, proszę bardzo. Jeszcze mówię, to krzesło musisz podstawić najpierw, a krzesło musisz stawić stołeczek. Mówię tylko, wiesz, naprawdę, słuchaj, ja tak wychowuję dziecko moje. Wlazła na tą szafkę, trzyma się szafkę. Tato, mogę skoczyć na łóżko? Mówię, oczywiście, że możesz. Tato, to skoczę? No kto jak nie ty? Rozumiesz? Ja tak wychowuję swoje dziecko. Czy jej się coś stało? Nic jej się nie stało nigdy. Nigdy jej się nic nie stało. Mój syn, który nie zna jeszcze Jezusa, ma 20 lat. W nim nie ma pewnych przestrzeni lęku w ogóle. Wiecie? On w ogóle robi różne rzeczy. No, to jest, jak to mi się nie uda? No mi się no, nie uda mi się. No to takie dziwne, wiesz, że ktoś tam, no jak się biorę za coś, to mi się to uda. No. Ja wiem, że jak on pozna Jezusa, to pójdzie człowiek jak burza, ten człowiek. Dlaczego? Bo w nim nie ma zbudowanych różnych rzeczy. Różnych demonicznych rzeczy. Bo jako rodzic zająłem się tym, jak tylko mogłem najlepiej. Chciałbym, żebyś ten temat badał. Chciałbym, żebyś znalazł w internecie wszystkie moje nauczania zatytułowane Z łaski przez wiarę. I żebyś je przystudiował od początku do końca. Tam jest 20 kilka nauczeń. Z łaski przez wiarę. I chciałbym, żebyś też znalazł moje nauczania zatytułowane List do Rzymian. I żebyś przestudiował całą interpretację Listu do Rzymian. To jest takie zadanie, jeżeli chodzi o nauczanie. Z łaski przez wiarę i List do Rzymian. Chcę, żebyście dostrzegli pewne prawidła, które będą w was fundamentem. Jeżeli ugruntujesz sobie to, że jesteś sprawiedliwością Bożą, to będziesz w stanie dokonywać tak potężnych rzeczy, że sam będziesz zdziwiony. Będziesz zdziwiony, że ty się nie boisz. Będziesz wchodził w takie sytuacje życiowe i będziesz zdziwiony, że nie odczuwasz lęku w ogóle w tym. Rozumiesz? Będziesz stawał i mówisz, w ogóle? Wow.